Dzień dobry, cześć i Czołem. Sytuacja na froncie wygląda następująco: Niemcy kontratakują. My staramy się wbijać coraz głębiej w głąb Niemiec. Sytuacja ze Związkiem Radzieckim na froncie wschodnim ustabilizowana. Łotwa się broni dzięki naszym jednostkom w jej stolicy. Finlandia skapitulowała, natomiast ma jeszcze Wyspy Alandzkie. Ja teraz przypomnę nasze plany, nasze założenia z początku kampanii. Chodziło o to, żeby obronić się przed Związkiem Radzieckim i Niemcami, podbić te kraje, a w dalszej kolejności. Zniszczyć anglosasów, Zjednoczone Królestwo i Stany Zjednoczone. Żeby to osiągnąć, muszę podbić najpierw Niemcy i Włochy. Potem zdobycie Związku Radzieckiego to już tylko kwestia czasu. No i jak zdobędziemy te kraje, no to mogę wtedy budować już solidną flotę i armię oraz czołgi i zrobić inwazję na Stany Zjednoczone i Zjednoczone Królestwo. Jeśli chodzi o treść w moim wideo, będę teraz starał się ciąć jeszcze bardziej moje wideo. Jeśli ktoś chce zobaczyć moje działania ze szczegółami, to odsyłam do pierwszych trzech części tej playlisty. Od czwartej i piątej już zacząłem troszeczkę ciąć, a teraz postaram się ciąć jeszcze bardziej, żeby było dużo treści w krótkim czasie. Stan armii. Na początku miałem 160 dywizji. Tyle miałem w założeniu, żeby zbudować. I zbudowałem obecnie, mamy ich. Troszeczkę ich ubyło. Dokładnie ubyły dwie dywizje. Pierwsza to był ten nieszczęsny atak na Prusy na początku wojny z Niemcami, gdzie w kotle straciliśmy jedną dywizję, i drugą prawdopodobnie straciliśmy chyba podczas próby wsparcia Finlandii. Myślę, że ona zginęła na morzu. Więc sytuacja militarna jest naprawdę dobra. Mając 158 dywizji, tak jak teraz, jestem w stanie bronić się przed Związkiem Radzieckim i Niemcami i kontratakować, jeśli zniszczę jedno z tych państw, a pierwsze muszą być to Niemcy raczej, no to wtedy. Zdobycie Związku Radzieckiego będzie już tylko formalnością. No, uratować mogliby ich tylko alianci, ale jeśli ich nie sprowokuje, no to mnie nie zaatakują. Mam tu jeszcze cele wojenne przeciwko Estonii, która nie dołączyła do mojej frakcji. Cel wygasa 9 grudnia 41. Nie wiem, co by się stało, gdybym zaatakował tą Estonię, do kogo ona dołączy? No nie skłania się tutaj poważnie. Do żadnej opcji. Wolałbym, żeby tą Estonię wchłonął Związek Radziecki i po prostu wtedy bym sobie ją podbił, a jej tereny przekazał mojemu wiernemu sojusznikowi, czyli Łotwie. Finlandia otrzymałaby Leningrad i wiele tutaj rejonów rosyjskich. Szablony, których używam, to jest dywizja piechoty. Osiem batalionów, jeden usunąłem. Tutaj mamy po potężne wsparcie. Obrona przeciwlotnicza, która niszczyła w trakcie tego roku wojny mnóstwo samolotów Wroga. Artyleria, tu mamy saperów jeszcze i zwiat. Kawaleria, mamy pięć batalionów. Wsparcie takie same jak przy piechocie. Jest to super jednostka wspomagająca piechotę, nadająca się do okrążeń Wroga i szybkich przemarszów. Do tego mamy jeszcze dwie dywizje piechoty zmotoryzowanej. No, cel jest jej. Podobny do kawalerii, z tym, że dywizja zmotoryzowana jest szybsza. 12 km na godzinę. Będę jeszcze budował czołgi, czołgi lekkie, to wszystko zmodyfikuję. Czołgi średnie też będę budował. Ostatni szablon to jest szablon pacyfikacyjny. Składa się on tutaj z kawalerii. Chodzi o to, żeby ten szablon nie miał żadnego wsparcia, bo szkoda tego wsparcia tracić. Tego szablonu używam do terenów okupowanych. Jeśli zająłem tu już Niemcy częściowo. No, to te tereny są okupowane, i tutaj właśnie mam ustawiony ten szablon, który pomaga pacyfikować tereny, które obecnie okupuje. Na tej mapie widzicie, z kim walczymy: ze wszystkimi w koło Rzesza Niemiecka, Węgry, Słowacja, Związek Radziecki, Włochy, Bułgaria i Mongolia. I tu jeszcze. Tuwińska Republika Ludowa. Niemcy walczą z Francją i Zjednoczonym Królestwem oraz satelitami Zjednoczonego Królestwa. Stany Zjednoczone jeszcze nie są w wojnie. Związek Radziecki prowadzi wojnę tylko z nami i naszymi sojusznikami. Naszymi sojusznikami są obecnie tylko Łotwa i Finlandia, która już skapitulowała. Ale mają jeszcze jedną wyspę, a my w najbliższym czasie postaramy się odbić te tereny. Dziękuję za oglądnięcie tego krótkiego odcinka. Do usłyszenia, cześć!